Jeśli któraś cyfra w górnej liczbie jest mniejsza od cyfry, która jest pod nią, to możesz mieć pewność, że będzie to odejmowanie z pożyczaniem. Widzisz tutaj takie działanie: 84 odjąć 26. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć to odejmowanie sposobem pisemnym. Najpierw zapisujemy liczbę od której odejmujemy, czyli w tym przypadku 84. Cyfrą dziesiątek tej liczby jest ósemka, więc zapiszę ją w tym miejscu. Cyfrą jedności jest czwórka. Zapiszę ją obok cyfry dziesiątek. Pod spodem zapisujemy liczbę, którą odejmujemy w taki sposób, aby cyfry dziesiątek były pod cyframi dziesiątek, a cyfry jedności pod cyframi jedności. Cyfrą dziesiątek tej liczby jest dwójka, więc zapisujemy ją pod cyfrą dziesiątek liczby, od której odejmujemy. Cyfrą jedności tej liczby jest szóstka, więc zapisujemy ją w tym miejscu. W tym miejscu zapisujemy symbol działania, które wykonujemy, czyli minus, a pod spodem rysujemy poziomą kreskę. W tej kolumnie znajdują się jedności, więc oznaczę ją małą literą j. W kolumnie obok znajdują się dziesiątki. Oznaczę ją małą literą d odejmowanie rozpoczynamy od cyfry jedności. Czy od czterech jedności możesz odjąć 6 jedności? No nie. Co więc musisz zrobić? Musisz pożyczyć sobie jedną dziesiątkę. Tutaj jest 8 dziesiątek. Nie będzie już 8 dziesiątek, tylko 7 dziesiątek. Nie ma już czterech jedności, tylko 14. Czy od liczby 14 możesz odjąć 6? Oczywiście, że tak. 14 odjąć 6 to 8. Teraz przechodzimy do odejmowania dziesiątek. Czy od 7 dziesiątek możesz odjąć dwie dziesiątki? No jasne, że tak. 7 dziesiątek odjąć 2 dziesiątki to 5 dziesiątek. Wynikiem odejmowania tych dwóch liczb jest liczba 58. Zapiszę ją w tym miejscu. 58. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie wykonać to odejmowanie sposobem pisemnym. Zobacz, jak zostały zapisane te liczby. W tej kolumnie znajdują się jedności. W kolumnie obok znajdują się dziesiątki. W tej kolumnie znajdują się setki. Odejmowanie rozpoczynamy od jedności. Czy od 6 jedności da się odjąć 9 jedności? No nie. Co więc trzeba zrobić? Trzeba pożyczyć sobie jedną dziesiątkę. Teraz nie będzie tutaj jednej dziesiątki, tylko 0 dziesiątek. Nie mamy już 6 jedności, tylko 16. Ile to jest 16 odjąć 9? 7. Liczbę 7 zapisujemy w tym miejscu. Teraz przechodzimy do odejmowania dziesiątek. Czy od liczby 0 da się odjąć liczbę 5? No nie. Co trzeba zrobić tym razem? Musimy sobie pożyczyć jedną setkę. Jedna setka to przecież inaczej 10 dziesiątek. Nie będziemy mieli już jednej setki, tylko 0 setek. Skoro nie mieliśmy tutaj ani jednej dziesiątki, a pożyczyliśmy sobie 10 dziesiątek, to teraz będziemy mieli ich aż 10. Czy od liczby 10 da się odjąć liczbę 5? No pewnie. 10 odjąć 5 to 5. Otrzymany wynik to 57. Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić, czy ten wynik jest poprawny. Można to zrobić za pomocą dodawania. Wystarczy, że do wyniku dodasz odjemnik, czyli liczbę 59. Jeśli otrzymasz liczbę 116, to znaczy, że odejmowanie zostało wykonane poprawnie. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu, gdzie dalej będziemy ćwiczyli odejmowanie pisemne. Zatrzymaj lekcję i spróbuj wykonać to odejmowanie samodzielnie, sposobem pisemnym. Najpierw przyjrzyj się, w jaki sposób zapisano te liczby. Warto to sobie utrwalać. W tej kolumnie znajdują się jedności. W tej kolumnie znajdują się dziesiątki. W tej kolumnie mamy setki. W tej kolumnie mamy tysiące. Znowu odejmowanie rozpoczynamy od jedności. Czy od 6 jedności możesz odjąć 9 jedności? No nie. Musisz pożyczyć sobie jedną dziesiątkę. Nie będzie już 3 dziesiątek, tylko 2 dziesiątki. Nie będzie już 6 jedności, tylko 16. 16 odjąć 9 to 7. Przechodzimy do odejmowania dziesiątek. Czy od 2 dziesiątek możesz odjąć 5 dziesiątek? No nie. Trzeba pożyczyć sobie jedną setkę. Mamy tylko jedną setkę, więc nie będziemy mieli już setek. Jedna setka to inaczej 10 dziesiątek. Nie będzie już dwóch dziesiątek, tylko 12. 12 odjąć 5 to 7. Przechodzimy teraz do setek. Czy od liczby 0 możesz odjąć liczbę 4? No nie. To co trzeba zrobić? Pamiętaj, że 1 tysiąc to inaczej 10 setek. Nie będzie już 2000, tylko 1 tysiąc. Teraz będziemy mieli 10 setek. 10 setek odjąć 4 setki to 6 setek. Przechodzimy teraz do tysięcy. Mamy tutaj 1000. tysiąc. Zobacz, w liczbie, którą odejmujemy nie mamy żadnych tysięcy. Przepisujemy więc tę jedynkę pod kreską w kolumnie tysięcy. Otrzymany wynik to 1677. Aby sprawdzić, czy ten wynik jest poprawny wystarczy, że dodasz do niego liczbę 459. Jeśli otrzymasz liczbę 2136, czyli tą, która była na początku, to znaczy, że odejmowanie zostało wykonane poprawnie. Przejdźmy do ostatniego przykładu. Zatrzymaj lekcję i spróbuj obliczyć to odejmowanie samodzielnie sposobem pisemnym. Zobacz. W tej kolumnie znajdują się jedności. W tej kolumnie dziesiątki, w tej kolumnie setki. A w tej kolumnie tysiące. Znowu zaczynamy od jedności. 4 jedności odjąć 1 jedność to 3 jedności. Teraz będziemy odejmowali dziesiątki. 5 dziesiątek odjąć 3 dziesiątki to 2 dziesiątki. No to przechodzimy teraz do setek. 1 setka odjąć 0 setek to jedna setka. No to zostały nam jeszcze tysiące. 3000 tysiące odjąć 1 tysiąc to 2000 tysiące. W tym przykładzie nic nie musieliśmy pożyczać. Otrzymany wynik to 2123. Aby odjąć liczby sposobem pisemnym, zapisz je jedna pod drugą. Pamiętaj, aby jedności były pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami, a tysiące pod tysiącami. Odejmuj zaczynając od prawej strony i wynik zapisuj pod kreską. Jeśli nie możesz wykonać odejmowania, bo pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej, rozpakuj jedną dziesiątkę z kolejnej liczby i dołóż ją do tej mniejszej. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu oraz do odwiedzenia naszej strony Pistacja TV.